Witam, witam, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dorian z tej strony. A konkurs Saper nazywa się Jak się bawimy, tak? Każdy chciałby wiedzieć. Bawimy się bardzo łatwy, prosty i przyjemny sposób. A co trzeba przygotować, aby się bawić? Należy obrać sobie pseudonim przed zabawą. Także należy przygotować kartkę i pisak. Może to być długopis. Na kartce tej rysujemy kwadrat 10 na 10 kratek. Pionowo cyferki od 1 do 10, poziomo literki od A do J. Jak narysowaliśmy sobie tą planszę, mamy stupolowe pole minowe. Tak? Każdy narysował? Świetnie. Pozdrawiam tych, którzy jeszcze rysują. Cóż dalej? Na tym polu jest 10 min. Miny są schowane, więc ich nie widzicie. Uważajcie, gdyż wejście sapera na to pole z miną powoduje koniec gry. O właśnie, taki. Nikogo miny nie rozrywają, ponieważ są to specjalne radiowe miny pokojowe. A uwaga, 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 gościliśmy dzisiaj w Radiu Białystok honorową minerkę konkursu Saper, Agnieszkę Maciąg, która zapytana o naszą zabawę poprosiła, aby dziś spełnić jej życzenie. Powiedziałem, że zasady konkursu są określone, na co Agnieszka, uśmiechając się, uroczo odśpiewała. Cóż ja mogłem zrobić? Każdy z was właśnie. Więc pomyślałem, że skoro dziś zatrzymaj czas, to w dzisiejszym konkursie, tym dreptaniu po polu minowym, limit czasu, ta słynna minutka, nie będzie. Jak Agnieszka prosi, to nie będzie. A jak się poruszamy po naszym polu minowym? To proste. W lewo, w prawo, w dół lub w górę. Jednak nie można wyjść poza obręb planszy. Startujemy z poziomu 10 na samym dole, mówiąc, na jakiej literce staje na przykład A10 albo J10 i tym podobne. W tej chwili uruchamiany zostaje zegar i zaczyna działać nasz wykrywacz minny. Tak właśnie, wykrywacz min. Co to jest ten wykrywacz min? Jest to taka sprytna maszynka, która informuje nas, czy w promieniu jednej kratki od sapera miny nie ma. Jeśli będzie, to usłyszycie głosik "Uwaga, mina!". Dokąd jednak ruszamy? Decyzja należy do sapera. Oby nie na minę, bo będzie BUM! W różnych kombinacjach, które mam nadzieję, że słyszycie razem ze mną. Brak sygnału oznacza drogę wolną, więc naprzód. A ruszamy, starając się bezpiecznie dotrzeć do poziomu pierwszego na górze planszy. Wygrywa ten saper, który przejdzie przez pole minowe. W wypadku, gdyby zwycięzcy nie było, lepiej nie. Saper, który dotrze najbliżej poziomu pierwszego, zostaje zwycięzcą tej edycji zabawy. Remisy uwzględnione, ponieważ nagród wiele. Gotowi?